Witajcie, nazywam się Marta Kuszyńska i zapraszam Was na mój kanał. Od czego zacząć? Trochę się tym stresowałam. Może zacznę po prostu od kilku słów o sobie. Jestem projektantką, skończyłam Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Projektowania na łódzkiej ASP. Oraz, co ciekawe, nie każdy to wie, wcześniej skończyłam psychologię, również tutaj w Łodzi, więc jestem też magistrem psychologii. Wydaje mi się, że tak naprawdę połączenie tych dwóch moich pasji jest kwintesencją tego, co robię każdego dnia, co chcę robić i jakby ten kanał jest takim trochę rozszerzeniem tego. To znaczy pomyślałam sobie, że po pierwsze chciałabym oczywiście zajmować się zagadnieniami mody, wizerunku, stylu i tego wszystkiego, co jest z tym związane, ale w takim szerszym spektrum. To znaczy chciałabym, żeby to był taki rodzaj też rozwoju osobistego. Wiecie, coś takiego, co jest naszym dodatkowym narzędziem w tym, żeby czuć się dobrze i fajnie dobrze żyć. Przede wszystkim, żeby żyć łatwiej, żeby w tym gąszczu informacji na temat wizerunku, stylu, trendów i tego wszystkiego móc się bez problemu odnaleźć, bo tak naprawdę to jest metafora w ogóle wszystkich życiowych spraw. Mamy teraz tyle propozycji i tyle opcji, że chyba naszym największym problemem to jest tak naprawdę skupienie się na tym i zastanawianie, czego my tak naprawdę potrzebujemy, co jest dla nas ważne, co jest dla nas dobre i co nam służy. Myślę, że te same pytania dokładnie można sobie zadać, jeśli robimy analizę stylu. Więc pomyślałam sobie, że przeniosę trochę swojej wiedzy, doświadczeń, porażek i podzielę się z Wami. Mam nadzieję, że będzie Was to interesowało i że po prostu wyniesiecie z tego coś dla siebie. Bo wiecie, tak naprawdę wizerunek, bo wolę używać tego określenia, bo to jest coś takiego osobistego, a nie bardzo ogólnego. Wizerunek to jest coś naszego, to jest nasz wizerunek, tak? On się zawsze odnosi do osoby. Wizerunek jest takim naszym super narzędziem do porozumiewania się. Bo pamiętajmy, że zanim otworzymy buzię i zdołamy się jakkolwiek zaprezentować, to jesteśmy widoczni. To postrzega się nas przez pryzmat tego, jak wyglądamy. I można oczywiście się z tym nie zgadzać, można się na to denerwować, no ale tak po prostu jest. I nie ma sensu po prostu z tym walczyć. Tylko trzeba to umieć wykorzystać na własną korzyść. Po prostu móc z tego korzystać. Więc dlatego tak ważne w przypadku budowania wizerunku i w ogóle myślenia o nim jest samoświadomość. O tym też będziemy u mnie mówić. Będzie też sporo gości, ponieważ mam to ogromne szczęście być otoczona wspaniałymi ludźmi i zawsze powtarzam, że to jest jedna z największych błogosławieństw w moim życiu i bardzo bym chciała, żebyście ich poznali, szczególnie te osoby, które bardzo silnie wpłynęły na mnie i na to, że stałam się po prostu fajniejszą osobą. Także będę je tutaj zapraszała. Mam nadzieję, że do tego czasu dorobię się drugiego mikrofonu. A tak poza tym, to przede wszystkim chciałabym, żeby to było miejsce, w którym będziemy po prostu mogli się zrelaksować, dowiedzieć czegoś nowego, bo powiem Wam szczerze, że ja wychowałam się trochę na YouTubie i naprawdę uwielbiam to narzędzie. Oczywiście trzeba umieć się w nim odnaleźć i znaleźć fajne treści, ale jak się już znajdzie takie swoje kanały, swoje osoby, to po prostu jest to naprawdę skarbnica wiedzy. Kiedyś też może Wam o tym opowiem, ilu ja się bardzo ciekawych rzeczy, które do tej pory mi się przydają cały czas w życiu, nauczyłam właśnie dzięki YouTube'owi. I dlatego pomyślałam sobie, że fajnie by było może też wziąć w tym udział, może też pozwolić komuś tym razem coś dać. Myślę, że to jest bardzo, bardzo kuszące. A poza tym zachęciło mnie też to, że już od jakiegoś czasu bardzo dużo komunikuję się przez moje social media i wiem, że bardzo to lubią moi odbiorcy. Tylko, że sociale mają to do siebie, że są bardzo na krótką chwilę i bardzo, wiecie, to szybko przelatuje, jest tego mnóstwo i generalnie
nie do końca jest to narzędzie, które mnie zaspokaja i zadowala, więc wydaje mi się, że kręcenie takich filmów jest rozszerzeniem jakby tych treści i bardzo chciałabym, żeby właśnie to były takie narzędzie, do którego można wrócić przede wszystkim, żeby ono było dosyć uniwersalne i aktualne dzisiaj, jutro i za 5 lat, bo właśnie o to chodzi w tym podejściu takim holistycznym i trochę takim psychologicznym do wizerunku, że to jest coś, co nie jest zależne od trendów i od trochę sytuacji, tylko od nas samych. Bo jeśli stworzymy swój taki prawdziwy, szczery wizerunek, to on oczywiście, że będzie się zmieniał, ale tak samo, jak będziemy się zmieniać my. Czyli i w tej samej dynamice lub w braku tej dynamiki, bo niektórzy z nas się nie zmieniają po prostu i cenią sobie stabilność. I to też jest oczywiście jak najbardziej super. Ale chodzi o to, że właśnie on będzie częścią nas. I do tego dążymy, to chcemy uzyskać i mam nadzieję, że uda nam się to zrobić razem. Jak widzicie, tematów jest dużo, będziemy je wszystkie rozwijać. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie. Na dole są wszystkie do mnie też sociale, kontakty, adres mojej strony. Możecie zapoznać się z moimi wyrobami, do czego serdecznie Was zapraszam. I mam nadzieję, do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie.